Szanowni Państwo, serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą uroczystość, zaproszonych gości, mieszkańców powiatu nowodworskiego, młodzież szkolną oraz żołnierzy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów. Dzisiejsza uroczystość poświęcona jest obchodom 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Za chwilę w miejsce uroczystości zostanie wprowadzony sztandar 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w asyście kompanii honorowej. Dowódcą kompanii honorowej jest podporucznik Łukasz Pastuszek. Szanowni Państwo, czcigodni księża, panie pułkowniku, panowie przewodniczący Rady Miejskiej Powiatu, panie starosto, poczty sztandarowe, droga młodzieży,
z naszego zespołu szkolno-pedagogicznego, szkolno-przedszkolnego w Modlinie Twierdzy, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, Ratownictwo Wodne, drodzy mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego, drodzy goście. Spotykamy się tu dziś wieczorem w przededniu 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Spotykamy się, aby przypomnieć sobie o wspaniałych bohaterach, twórcach naszej niepodległości, o wielkich, znanych nazwiskach marszałku Piłsudskim, Dmowskim, Kaszyńskim, Paderewskim, Korfantym, Witosie, dzięki którym niepodległość stała się realna. Ci ludzie potrafili, mimo że byli z różnych partii, różnie patrzyli na przyszłość Polski, angażowali się po różnych stronach podczas Wielkiej Wojny, I Wojny Światowej. Gdy nadarzyła się taka możliwość, zakopali wszelkie podziały, bo najważniejszą partią dla nich była Najjaśniejsza Rzeczpospolita. I sen ich wszystkich spełnił się. Ale ten sen nie spełnia się tak sobie, bo tak jak się dobrze sobie przypomnę, 11 sierpnia, byłam w historyków, 1923 roku, marszałek Piłsudski mówił, że Polacy chcieliby, żeby niepodległość kosztowała 2 grosze i 2 krople krwi. Znajdujemy się na cmentarzu i świętujemy nie tylko tych bohaterów znanych z nazwiska, ale też tysiące często anonimowych żołnierzy, którzy oddali nie 2 krople, ale całą swoją krew i całe swoje młode życie po to, żebyśmy dziś mogli mówić w języku polskim, cieszyć się z tego, że nasza Najjaśniejsza Rzeczpospolita widnieje na mapach świata. To nie dwie, krople krwi, a tysiące, miliony litrów wylane w powstaniach listopadowym, powstaniu styczniowym i I wojnie światowej oraz zaraz po uzyskaniu niepodległości, po obronie świeżo utworzonych granic i świeżo utworzonego kraju w wojnie polsko-bolszewickiej. Tu najwięcej mamy tych krzyży z tej wojny, pokazują, jak ważne jest poczucie patriotyzmu. Wtedy ten patriotyzm kosztował życie, zdrowie i krew. Dzięki tym bohaterom my dzisiaj możemy budować naszą ojczyznę i nasze poczucie patriotyzmu w inny sposób. Naszą powinność wobec ojczyzny, naszą powinnością jest budowanie silnego państwa zbudowanego na zasadach przyjaźni i zrozumienia. Może dobrze, że dzisiaj w czytaniu ksiądz odczytywane przykazanie miłości jako najważniejsze. Niech to nam przypomni, żebyśmy potrafili na siebie patrzeć z miłością bliźniego, z sympatią, z radością i w ten sposób budowali przyszłość naszego kraju i budowali sobie poczucie patriotyzmu, radości z tego, że jesteśmy Polakami, że żyjemy razem na tej pięknej, choć wzruszonej krwią naszych przodków ziemi polskiej. Dziękując tym wszystkim, którzy oddali to, co najważniejsze za odzyskanie naszej niepodległości, mam nadzieję, że my będziemy potrafili ten testament zrealizować. Chwała bohaterom. Szanowni Państwo, za chwilę kapitan Monika Jasińska odczyta niepodległościowy apel pamięci. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy powiatu nowodworskiego, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dziś, w 105. rocznicę odzyskania niepodległości, stajemy do uroczystego apelu pamięci na cmentarzu wojennym w Twierdzy Modlin, aby przywołać wszystkich rodaków, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o wolną i suwerenną ojczyznę. Wołam
idących szlakiem ku niepodległości, konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu. Przywołuję do nas legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich, Orlęta Lwowskie, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolich, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu. Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Muścickiego. Stańcie do apelu. Przywołuję żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, legendarnych zwycięzców Bitwy Warszawskiej, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu. Wzywam obrońców ojczyzny w 1939 roku, organizatorów i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy polskich walczących na różnych frontach II wojny światowej, bohaterów operacji Burza i powstańców warszawskich. Was wołam, nieustraszeni marynarze i lotnicy, którzy w bojach na morzu i w powietrzu wykuwaliście chwałę polskiej bandery i biało-czerwonej szachownicy. Stańcie do apelu. Wołam żołnierzy polskich oraz wszystkich rodaków, ofiary niemieckich i sowieckich zbrodni, którzy złożyli na ołtarzu ojczyzny największy dar, swoje życie. Wzywam żołnierzy wyklętych niezłomnych oraz wszystkich działaczy powojennego ruchu oporu, poległych w walkach oraz zamordowanych przez oprawców z NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Stańcie do apelu. Wołam działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy walczyli o wolność, godność i prawa człowieka. Wzywam bohaterów poznańskiego czerwca 1956 roku, robotników grudnia 1970 roku i czerwca 1976 roku oraz działaczy Solidarności, represjonowanych i szykanowanych za wierność idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu. Wzywam wszystkich polskich żołnierzy, którzy nie bacząc na trudy i niebezpieczeństwa, pełnili służbę w misjach wojskowych poza granicami kraju i poświęcili swoje życie na rzecz światowego pokoju i stabilizacji. Stańcie do apelu. Przywołuję wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu. Do was się zwracam, potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny, utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego, na zawsze pozostaną w waszych sercach i pamięci. Niech ich poświęcenie i ofiara będą dla nas, współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków, przykładem patriotyzmu, oddania i miłości do ojczyzny
oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Dla uczczenia 105. rocznicy odzyskania niepodległości salwa honorowa. Broń! Kolby! Rozłóż! Do salwy honorowej! Trzema! Ładuj! Salwą! Pal! Ładuj! Salwą! Pal! Ładuj! Salwą! Zabez... Szanowni Państwo, proszę, aby delegacje ustawiły się do złożenia wiązanek kwiatów. O złożenie pierwszej wiązanki proszę burmistrza miasta Nowy Bór Mazowiecki, pana Jacka Kowalskiego wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej, panem Krzysztofem Wisialskim oraz dziekanem zakroczymskim, księdzem kanonikiem Andrzejem Redmerem oraz proboszczem parafii pod wezwaniem świętej Barbary w Wodynie Twierdzy, księdzem kanonikiem Januszem Nawrockim. Tego wieku. Dalej towarzystwo przyjaciół twierdzy Modlin. Następnie dyrektor zarządzający spółki Modlin pan Sebastian Sosiński. Dalej delegacja oddziału PTTK Nowy Dwór Mazowiecki. Następnie proszę o ustawienie się pozostałych delegacji.
Szanowni Państwo, uroczystość dobiegła końca. Za chwilę zostanie odprowadzona kompania honorowa oraz pozostałe poczty sztandarowe. Proszę o zrobienie przejścia i umożliwienie wyprowadzenia kompanii honorowej.